przygotowania do 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gowarczowie, który odbędzie się już w niedzielę 30 stycznia. Znamy także plan imprezy, który zakłada wiele ciekawych atrakcji, w tym warsztaty artystyczne czy licytację charytatywną. Aktywności rozpoczną się o godzinie 13 w Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie. W tym roku po raz pierwszy organizowany jest sztab, który ma siedzibę w Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie. E, ten sztab jest pierwszy raz, jest malutki, ma tylko dziewięciu wolontariuszy, dwie puszki stacjonarne, sztabowe. E, natomiast e, jak działa? No, zobaczymy w poniedzieli, jak zadziałał. Godzina dziewiąta robimy pobudkę w Centrum Kultury właśnie na rzecz Wośpu. Później według harmonogramu, który już niebawem się pojawi, będziemy realizować kolejne zadania. Co takiego ważnego, mamy popołudniowy tak rozdzielony na cztery broki: Ten porankowy, popołudniowy, taki rodzinny, familijny, później trochę tak dla starszych osób. No i na sam koniec o godzinie 20.00 światełko do nieba w formie zimnych ogni. Aktywności rozpoczną się o godzinie 13.00 w Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie. Jako pierwsza będzie miała miejsce licytacja, następnie odbędą się warsztaty animacyjne, a tuż po nich wspólne czytanie w bibliotece Ośrodka. O godzinie 17 każdy zainteresowany dorosły będzie mógł wziąć udział w tworzeniu ozdób z makramy. Po warsztatach artystycznych przyjdzie czas na drugą część licytacji, a pod koniec o godzinie 20 rozbłyśnie symboliczne światełko do nieba. To jednak nie wszystko, bowiem Centrum Kultury zaplanowało jeszcze kilka innych atrakcji, w tym zlot samochodów. Między innymi zabytkowe pojazdy staną na parkingu nieopodal Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej. W planach jest też pokaz taneczny. W środku centrum będą trwały licytacje, będziemy mieli dziewczyny taneczne, które nam zaprezentują swoje układy salsa solo. No i co jeszcze, i w rynku staną nam przemiłe zwierzątka alpaki, które również będą taką atrakcją. Dziewięciu wolontariuszy podzielonych na trzy grupy oraz zaopatrzonych w puszki i identyfikatory będzie kwestować w dniu finału, już od godziny siódmej rano, w okolicach kościołów, sklepów, szkół, miejscowego rynku oraz Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie, Rudzie Białaczowskiej, Bębnowie oraz w Sielcu. W pomoc w organizacji zaangażowała się również Straż Pożarna. Tu mamy też chętnych wolontariuszy, którzy nam pomogą, a nie będą kwestować, i mamy tak. Ochotniczą Straż Pożarną, która nam tu podstawi wóz i będziemy sobie mogli go oglądać, przebierać się w stroje strażaków. Będzie on umiejscowiony tutaj przez Centrum Kultury. Opiekonami kwestujących podczas wydarzenia będą Małgorzata Żurawska. Roksana Grzciuk oraz Grażyna Dębowska. Wszystkie działania zaplanowane przez Gowarczowski sztab odbędą się z zachowaniem reżimu sanitarnego wraz z ograniczoną ilością osób. Puszki stacjonarne rozmieszczone są już w dwóch lokacjach. Jedna z nich znajduje się przy kasie w firmie Marbut przy ulicy Krakowskiej 14, natomiast druga w budynku Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej.